Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd. BMW Motorrad. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji BMOWO. Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie. Zaaplikowaliśmy ceramizer do skutera Sebastiana. Na warszawskim mototargu spotkaliśmy Mariusza z przepięknymi klasykami. Odwiedziliśmy firmę 4CV Moto, dystrybutora kasków WOZ. Nasz człowiek Enrico przymierza się do Yamahy Niken. Salon Scoot Racer w Warszawie, zaglądam do Seby z pewną bardzo, według mnie, interesującą propozycją. Witaj, Seba. Cześć, witaj. Jesteś taki nieśmiały dzisiaj. A, bo sobota, wiesz. Normalna sprawa. Słuchaj, masz skuter, który ma już swój przebieg, on został trochę podrasowany. Powiedz, co w nim było robione? No to była seryjna 50, zrobiliśmy 70, sportowy napęd, no ogólnie się zachowuje jak stara, czterosłowowa 125. No dobrze, zaufasz mi, kiedy zaproponuję ci zalanie tego preparatu do skutera. To jest ceramizer specjalnie przeznaczony do 2SUV-ów. Ufasz? No zobaczymy. Dobrze, to będzie też od ciebie wymagało trochę pracy, dlatego że ten skuter po zaaplikowaniu ceramizera, przypominam, nalewamy go do oleju, mieszamy, a dopiero potem wlewamy do zbiornika, w którym jest olej podawany później do silnika bezpośrednio. Mieszamy ten olej, no i aplikujemy. To już pozwolisz, zrobimy. Zmierzymy ciśnienie po wykonaniu pewnej ważnej akcji, czyli po przejechaniu paru kilometrów, niezłych paru kilometrów. Na szczęście pogoda w najbliższym czasie ma się poprawić. Pojeździsz trochę? No polatamy. No i potem wpadniemy, zobaczymy, na ile zmieniło się ciśnienie, czy się poprawiło. Ja jestem przekonany, że będzie lepiej. No mam taką nadzieję, wiadomo, że ten sprzęt już trochę przeżył. Dla kogoś, kto nie chce robić remontu, na pewno jest to jakieś rozwiązanie, nie ingerując w to warsztatu tak naprawdę, tak? Tak, no można przedłużyć życie motocykla. Ja sprawdziłem już na paru pojazdach, sprawdziłem na oldschoolowym Polonezie, który też już miał trochę dosyć, grzechotał panewkami, były różne cuda. Ciśnienie wzrosło, panewki przestały grzechotać. Zobaczymy, co się stanie w twoim. To co, przekazuję ci ceramizer i chwalimy polskiego stoczniowca. Dokładnie tak. No zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko będzie okej. No to za chwilę wrócimy już po przejechaniu niezłych paru kilometrów przez Sebę i sprawdzimy, jak to się zachowuje po tym teście. Dzięki ci bardzo. No i tak, sprawdzaliśmy ten ceramizer w programie Autoportret Ostrego na Polonezie Magdy. Były efekty. Tym razem sprawdziliśmy na skuterze Sebastiana, to 2SUV, trochę podkręcony. Został zalany ceramizerem, pracował dość długo stojąc w miejscu, ale to też jest dopuszczalne. Lepiej było, co prawda, gdyby pojeździł po mieście i zrobił przynajmniej 1000 km. Przeliczając tę pracę silnika, to jest jakieś 100-150 km do 200. Natomiast no, zauważyliśmy różnicę, ciśnienie wzrosło około, no troszeczkę ponad atmosferę. Myślę, że to nie jest ostatnia rzecz, którą ten preparat zrobiłby na temu silnikowi. Myślę, że gdyby pojeździł dłużej, to efekty byłyby jeszcze bardziej spektakularne. Zatem w tym przypadku, jak chodzi o 2SUV-owy silnik, ceramizer zadziałał. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd. BMW Motorrad.
Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. W ubiegłym roku kupiłem od Ciebie Moto Guzzi Cardellino. Zapewniałeś, że jest w dobrym stanie i to prawda, bo zapalił. Chodzi już w tej chwili, był mały kłopot z cewką zapłonową, ale przyjaciele z Motomaniacs odpalili go bez żadnego kłopotu. Przyjechałem w tym roku, widzę znowu niesamowite sprzęty. Jak ty to robisz, że masz tak nieprawdopodobne wynalazki? Dużo podróżuję, rozmawiam z ludźmi, nawiązuję nowe kontakty i po prostu gdzieś tam zawsze coś wyczaję od kogoś, nie? No dobrze, ale to głównie z Polski, czy jednak Europa? Europa. Włochy, Francja, trochę Anglia, ale rzadko, do tego jeszcze Niemcy, nie? No tak, ale wiesz, dziwne jest to, bo przecież w tych krajach też technika odnawiania motocykli jest daleko posunięta. Dlaczego oni sami tego nie robią, tylko sprzedają motocykle, czasami naprawdę w niezłym stanie. No wyglądają z zewnątrz nie najlepiej, ale to są motocykle do szybkiego zrobienia. No tak, zdarza się, że po prostu gdzieś tam kogoś ktoś pozna, zaprzyjaźni się po prostu, no i od tej osoby można odkupić taki motocykl. Także jeździmy też na wyścigi różne do Dijon, no, różne miasta odwiedzamy, nie? Także w ten sposób, nie? Ale wiesz co, to powiem w ten sposób. Ty masz chyba jakąś niesamowitą umiejętność przekonywania ludzi, bo ja na przykład takiego jak tutaj sprzęta bym nie oddał nigdy. Wiesz, nie można wszystkiego zbierać. Mam nazbierane, ale to tego nie ujawniam, nie? To wiesz, to są moje po prostu sprzęty, jakieś rodzynki, takie odkładam sobie. Ale czasami się nacieszę z ludzi mi się i po prostu no, niech ktoś inny się tym cieszy, nie? Jest pewien problem z tym człowiekiem, ponieważ można go spotkać na takich imprezach jak ta. Nie używa Facebooka, nie używa strony internetowej, a żyje. Jak ty to robisz? No kurde, uchował się taki dinozaur, także ten. Ja uważam, że po prostu no, sprawę, jak się z kimś chce coś załatwić porządnie i dostać fajny sprzęt, to trzeba osobiście, tak samo jak i wy tutaj musieliście osobiście, żebyśmy mogli porozmawiać. Nie? Coś w tym jest. No to teraz jeszcze powiedz jedną rzecz. Na pewno trafił ci się po drodze jakiś sprzęt, z którego jesteś strasznie dumny, być może wylądował w twojej kolekcji, jak powiedziałeś, tajnej. Co to takiego było? No z takich fajniejszych, na przykład z Japończyków, mam Kawasaki 500 Mach 3. To jest coś też fajnego. Mam też BMW R50, 50 rok, pierwsze wydanie, zaraz ze stycznia z 600 którymś numerem, nie? Cóż mogę powiedzieć, pozazdrościć człowiekowi po pierwsze pasji, po drugie pomysłu na to, jak zdobywać bardzo ciekawe sprzęty, no i zdobywać kolejnych klientów, takich jak na przykład ja, którzy z chęcią kupią kolejny sprzęt. Już nawet mam jeden na oku z twojego zestawu. Pogadamy na ten temat, jak mnie mam w najbliższym czasie. Dzięki ci bardzo. Również miło było mi. Miejsce Rider Store w Warszawie przy Wrocławskiej 6. Zajrzałem tutaj, bo panowie są jedynymi w Polsce importerami bardzo ciekawego kasku. Kask nazywa się Woz. Jest to rzeczywiście innowacyjne rozwiązanie. Powiedz mi, skąd pomysł na to, żeby zająć się akurat tym kaskiem? Jak go znaleźliście na świecie? Wiesz co, pomysł jest prosty. Dbamy o bezpieczeństwo kierowców. Chcemy, żeby czuli się bezpieczni. Chcemy, żeby służby ratownicze też miały prosty sposób udzielania pomocy w sytuacji krytycznej. Stąd koncepcja kasku. Kask ogólnie powstał
został stworzony przez człowieka, który uległ wypadkowi, miał problemy przy akcji ratunkowej ze zdjęciem kasku w sposób klasyczny, uszkodzony został mu kręgosłup i stwierdził, że zbuduje kask, wymyśli kask, skonstruuje taki, który będzie w sytuacji krytycznej łatwy do ściągnięcia z głowy, tak żeby nie uszkodzić kręgosłupa. I to był główny cel. Tak, bo jak przyglądam się czasami samotaninie przy zdejmowaniu kasku integralnego, no to jest to problematyczne, szczególnie kiedy właśnie uszkodzony jest kręgosłup. Oczywiście nikomu nie życzę bycia w takiej sytuacji. Niemniej jednak no, ta innowacyjna metoda otwierania kasku jest interesująca i to bardzo. Natomiast z tego co wiem, to prowadzicie prace takie edukacyjne dla służb ratowniczych, żeby wiedzieli jak się do tego kasku zabrać w sytuacji awaryjnej. Oczywiście tak, rozmawiamy ze służbami ratowniczymi, kontaktujemy się też ze strażą pożarną, bo to często jest ta pierwsi na miejscu wypadku, więc no tutaj prowadzimy pracę edukacyjne, tak? No dobrze, ale na kasku jest też nalepka, która zawiadamia o tym, że to jest właśnie awaryjne otwieranie kasku, czy awaryjne, normalne otwieranie, ale w sytuacji awaryjnej tak to mniej więcej działa. Tak jest, zgadza się. Na kasku są z dwóch stron umieszczone naklejki SRS, system zwalniający bezpieczeństwo kasku. Są to automatycznie zaczepy, które zwalniają przy zakładaniu i przy zdejmowaniu, zarówno też i awaryjnym, jak i klasycznym. Oznaczone są kolorem czerwonym, czyli to już jest informacja dla służb ratowniczych, że tutaj należy kask zwolnić z blokady i w prosty sposób odchylić część szczękową do tyłu. Rozumiem, że kask miał przeprowadzone wszelkie badania, czy nie spadnie przypadkowo z głowy. No ja przymierzałem ten kask, stwierdzam autorytatywnie, że nie ma szans, żeby on zleciał. Zgadza się. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, wszystkie rynki światowe są objęte certyfikatami. Rynek amerykański, australijski, bo stamtąd kask pochodzi. Oczywiście Azja, w Europie od 2 lat spełniamy wszystkie normy związane z bezpieczeństwem kasku. A od niedawna w Europie będzie też ten kask testowany w najbardziej popularnych testach kasków niezależnych, czyli w Shark w Anglii, więc no tutaj myślę, że da wiele odpowiedzi ten test. Dobrze, teraz powiedz mi, bo wiesz, wasza firma jest jedynym importerem tych kasków w Polsce. Warto by może zaprosić tych, którzy prowadzą duże sklepy, duże sieci, żeby odwiedzili was, przetestowali sobie te kaski i być może włączyli do swojej oferty. Tu zwracam się do zaprzyjaźnionych dobrych sklepów motocyklowych, tudzież innych firm, które zajmują się sprzedażą akcesoriów motocyklowych, bo rzeczywiście kask jest bardzo interesujący i myślę, że nawet tak drobna rzecz jak możliwość założenia tego kasku w okularach, co jest zwykle problematyczne, trzeba później okulary wciskać na siłę przez wizjer, tutaj dzieje się to bardzo fajnie. Jeżeli ktoś ma wadę wzroku, to założenie tego kasku w okularach nie stanowi najmniejszego problemu. To też jest poważna zaleta. Oczywiście tak. Jak testowałeś, faktycznie kask zakładamy nie ściągając okularów. Co jest jeszcze ważne, możemy go spokojnie założyć w rękawiczkach. A do współpracy zapraszamy i dobre sklepy, i inne punkty, które zajmują się sprzedażą akcesoriów motocyklowych i dbają o bezpieczeństwo swoich klientów. No właśnie, zajrzyjcie na tę stronę, która się wyświetla. To jest bezpośredni dostęp do firmy. W waszym sklepie znalazłem też bardzo ciekawe motocykle. Widzieliśmy już je na wystawie w Centrum Handlowym Ptak, Targowym Ptak, Malagutti. Bardzo ciekawy sprzęt. Są też motocykle elektryczne. Tak jest. Obok Malagutti mamy też pojazdy Super Soco. Jest to nowość na rynku polskim. Pojazdy elektryczne w pełni, z oświetleniem LED-owym, z zasięgiem 80 km w tej chwili na jednym ładowaniu. Także myślę, że ciekawa propozycja dla ludzi, którzy chcą podróżować ekologicznie. Trzeba dodać jeszcze jedno, że te elektryczne pojazdy są traktowane jako motorowery i tak się je rejestruje. Tak jest. Posiadają homologację motorowerową. Pod koniec roku wprowadzimy też pojazd, który będzie miał homologację pojazdu 125. Będzie to większy model o większym zasięgu 110 km na jednym ładowaniu. Zatem zajrzyjcie tutaj do tej firmy, pooglądajcie sobie te motocykle i przymierzcie kaski. To naprawdę bardzo ciekawe doznanie, kiedy zakładacie na głowę coś, co nie wymaga zapinania paska pod brodą, co pozwala założyć kask, przypominam, w okularach, no i co wygląda naprawdę bardzo high-techowo. To dla niektórych osób jest bardzo istotna sprawa, kolorystyka jest wręcz szaleńcza, w związku z tym do każdego motocykla go dopasujecie. Dzięki bardzo za gościnę. Sponsorami programu są
marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd. BMW Motorrad. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji BMOWO. Tanta gente onesta, Sant'Elena. Per caso io notai una ragazza, lei, un angelo veniva verso me. I w końcu poznaję naszą osobę marketingu Powerbike. I mój prezent obiecywany, obiecanki nie są cacanki. Z Dakaru, with love. Nie, bo jego facet może nie będzie za bardzo zadowolony, ale z dużą namiętnością ta pani się zajmuje więcej nimi, ten marki SV Motek, który jestem dumny, żeby używać i okazali się być bardzo praktyczne. Przede wszystkim też ta poduszka. Dziękujemy pani Dimie, Powerbike blisko Poznaniu i dobre sklepy motocyklowe.pl. Wiem, niektóre mądraliński wiedzą od razu, ale właśnie taki wynalazek nowoczesny. Ta pytania jest, jak stoimy przez semafor, przez światła, trzeba naciskać jakiś guzik, żeby on stawał, czy po prostu automatyczne? Jak to działa? Ignoruje ta materia od motocykle czy opony? Tak, nie ma tu elektronicznej stabilizacji, jest to klasyczny układ dwóch kół, no może klasyczny, ciężko powiedzieć, tak, bo Yamaha jako pierwsza wymyśliła taki pojazd, nazywa się to Niken. Model bazujący na silniku od MT9, czyli sprawdzonej, mocnej konstrukcji, 115 koni. Delikatnie przekonstruowany silnik, natomiast ciągle mocny, ciągle w dobrym momencie obrotowym. No i dwa koła, czyli genialna przyczepność w każdych warunkach. Czy mamy piasek na drodze, czy dziury, czy kamienie. I przede wszystkim w zakręta, bo czasami obserwuję, że motocyklista, oczywiście nowicjusze, tam że się boi, bo każdy na prosta możemy jeździć ile się da, tam w Niemiec oczywiście. Natomiast w zakręcie jest ta umiejętność, która powoduje, że chylasz ten motocykl, żeby orientować ten jazdu od tego motocyklem. Jakie są charakterystyki, powiedzieliśmy 115 koni, cena tego pojazdu? 65 900. To w sumie, oczywiście, ten silnik, który tu dysponuje, jest 900, tak, dokładnie. Zaawansowana technologia zawieszenia, no, wymaga tu pewnej kwoty, tak, żeby za to zapłacić. Natomiast odwdzięcza się faktycznie to, o czym chciałem wspomnieć, w możliwościach przejechania zakrętów. Jest taka informacja, którą oczywiście muszę sprawdzić, że tego model został wybrany przez jedno najbardziej znane wyścigi kolarstwa jako moto asystencyjne. Wiecie dlaczego? Bo dziennikarz, kiedy albo operatorem, kiedy jeździ poza taki rowerek, który jeździ ponad 90 na godzinę w dół, czasami ma ten problem z balansowaniem, więc wybrali Yamaha, powiem ci Krzysiek, chyba we Francji, jako motocykl oficjalny. Nie chcę kłamać, to jest Tour de France, ale w postprodukcji będę was poinformował. Jestem bardzo ciekawy. Krzysiek, dasz mi tego próbować kiedyś? Oczywiście, że tak. Zapraszam, zapraszam. Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladu w czwartek o 22. Poprzednie odcinki Motośladu możecie zobaczyć na Facebooku Oczami Ostrego.
sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. BMW Motorrad. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji BMW. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.